Żyjmy coraz lepiej po raz 660. I jednym z takich zadań, które trzeba było wykonać, było znalezienie sobie jakiegoś symbolu, który przypominałby o tym, że nie chcemy nawet dzieci krzyczeć. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani we wtorek. To jest Rana Iwana Majwska, Opiełka. Dziś audycja znowu obietnica. Mam nadzieję, że krótka, ale bardzo moim zdaniem ważna. Mam nadzieję, że słuchanie naszych podcastów, podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, powoduje, że naprawdę żyje Wam się coraz lepiej, że każdy słuchacz, każda słuchaczka, że Ty, który, czy która w tej chwili mnie słuchasz, widzisz, jak zmienia się życie na lepsze, kiedy wprowadza się w życie maleńkie zmiany. A nawet samo słuchanie, nawet same słowa, które do Was kieruje, które są dobrymi słowami, powodują, że dzień może zacząć się lepiej, że coś się może w nas sympatycznego uruchomić, dlatego warto słuchać. I moja wielka prośba, jeśli słuchacie nas, jeśli słuchasz nas na kanale YouTube, bardzo proszę, zrób subskrypcję tego kanału. Dawaj zdać, czy podobają Ci się audycje, które słuchasz, których słuchasz na przykład umieszczając lajka i bardzo proszę, komentuj. Nie tylko że to ci się podobało, choć to jest oczywiście bardzo miłe, ale napisz, o czym chciałabyś usłyszeć. O czym chciałabyś usłyszeć? To będzie wskazówka dla nas, wskazówka dla mnie, jakie audycje mogę przygotowywać, żeby jeszcze lepiej ci się żyło. A teraz do tematu. Drugie szkolenie, na którym byłam, to było szkolenie na temat tego, żeby nie krzyczeć na dzieci. Oczywiście, to jest konkretna sytuacja, ale tak naprawdę chodziło o proaktywność, choć wtedy jeszcze tego słowa ta prowadząca zajęcia pani nie używała. To słowo pojawiło się znacznie później. I jednym z takich zadań, które trzeba było wykonać, było znalezienie sobie jakiegoś symbolu, który przypominałby o tym, że nie chcemy na dzieci krzyczeć. Czyli krótko mówiąc, żeby przypominał mi o tym, że chcę być proaktywna. I ja byłam wtedy bardzo zafascynowana motylami. Ta fascynacja trwa dalej, ale wtedy to była fascynacja taka prawie, że młodzieńcza. Ja byłam wtedy bardzo młodą kobietą. I mm, dlatego to byłam zafascynowana tymi motylami, że one były dla mnie właśnie takimi symbolami odważnych istot, odważnych no, zwierząt. A, a, i oczywiście odważnych w cudzysłowie, bo one po prostu kierowały się swoim instynktem. Ale właśnie takich, które miały swoją wizję. No nie miały wizji. Wizję miał twórca ich, czy, jak to ma wszystko funkcjonować. Natomiast one, Wchodziły w ten kokon, no tak personalizowałam te motyle, że one właśnie takie odważne, że mają wizję, że wchodzą w ten kokon, że się nie boją, że czekają, że są cierpliwe i w końcu stają się motylami. I to było wszystko to, czego ja pragnęłam wtedy, tak naprawdę dla siebie. Bardzo poważnie potraktowałam, oczywiście, jak zawsze, poważnie traktowałam wszystkie zadania do zrobienia, czy to było w książkach, czy to było na szkoleniach. I zaczęłam kolekcjonować te motyle takie, które się dawa, nadawały na ścianę, do powieszenia na ścianę, bo miałam raczej obrazki, takie zdjęcia itd. i tak dalej. I zawisło w moim domu mnóstwo motyli. One były wszędzie, one były w dużym pokoju, w dziecięcych pokojach, były w łazience, no bo przecież tu chodziło o to, żeby mnie krzyczała, to nigdy nie wiadomo, gdzie ta cała sytuacja może mieć miejsce. I Naprawdę, działo się coś takiego, oprócz oczywiście wielu innych czynności, nad którymi panowałam, ale działo się coś takiego, że te motyle gdzieś tam w tej mojej podświadomości no, zapadały jako taki sygnał. Padał ten mój wzrok na motyl, ja na początku, potem już nie, ale to już potem nie trzeba, bo to się jakby utrwala pod świadomości. Ja patrzyłam na tego motyla i gdzieś tam w środku było. Aha, chcę być proaktywna. Aha, nie chcę krzyczeć na dzieci. Aha, chcę wybierać swoje zachowania. I to patrzenie na te motyle, to, ten ich widok powodował, że przypominało mi się. Co ja aktualnie ćwiczę, co ja aktualnie robię, nad czym ja aktualnie pracuję. I od tego czasu zawsze miewam jakieś przypominajki. Nie ma takiego słowa, no ale powiedzmy, że je sobie tworzymy. Mam różnego rodzaju hasła, które gdzieś stoją. Moja misja stoi w taki sposób, że mogę ją za każdym razem czytać. Zmieniam sobie jakieś motta. Które również są na moich oczach, tak że mogę je czytać. Owszem, tak, mam motyle, ale w, 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 na przykład tutaj w pokoju, w którym pracuję, jeśli ktoś zobaczyłby moją audycję nagrywaną również z udziałem kamery, to widać, że te motyle są. I oczywiście, jak wchodzę do tego pokoju i patrzę od na te motyle, no to naturalnie wszystko we mnie wtedy staje się jeszcze silniejsze. Ale jeden z takich dobrych sposobów na przypominanie sobie o różnych rzeczach, niekoniecznie o proaktywności, bo na przykład o tym, że mamy, że chcemy kochać siebie, że chcemy kochać innych ludzi, są na przykład bransoletki. Bransoletki pełnią taką rolę przypominajek czy różnych takich, nawet, nawet czasami informacje zawierają bardzo konkretne. Już to zostało wymyślone, że to jest prosty sposób i że tak można na rękę, często się przecież też spogląda i właśnie na, jestem na, na, na etapie oczekiwania na moje kolejne bransoletki, ale jedną z takich bransoletek już mam. Najpierw kupiłam sobie taką kolorową z napisem love, z miłość, która była może zbyt infantylna, zbyt dziecilna, choć w gruncie rzeczy ładna. Ale to, co teraz mnie frapuje, to kamienie i kamienie, które na dodatek mają intencje, które na dodatek są związane właśnie z tym, co dla mnie jest w tym momencie ważne. A zatem noszę taką bransoletkę, dla miłości, dla miłości dla siebie, dla miłości dla innych ludzi, ale będę nosiła jeszcze kilka innych. Zachęcam bardzo do tego, aby takie bransoletki nosić, aby spoglądanie na te bransoletki przypominało nam, że przecież mamy się kochać. Albo powodowało też różnego rodzaju dodatkowe działania, które ponoć kamienie powodują gdzieś tam przy okazji, które będą ułatwiały nam te wszystkie intencje, które mamy. Tak najczęściej nazywa się te bransoletki bransoletkami intencyjnymi, ale tak jak mówię, one mogą również pełnić funkcję Przypominajki. Także wtedy, kiedy na przykład chcemy mówić spokojnie do dzieci. Także wtedy, kiedy w ogóle chcemy spokojnie mówić. Także wtedy, kiedy na przykład chcemy ćwiczyć, czy chcemy pamiętać o tym, aby posiedzieć w ciszy, czy w spokoju w ciągu dnia. A zatem zachęcam bardzo do jakiejś przypominajki, obojętnie na jaki temat. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwmajewska przezl.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia!